Witajcie, drodzy widzowie. Mam dzisiaj kolejną książkę do przeczytania w serii Czytam książki. Ta książka jest jednak dość szczególna, ponieważ w większości książki, które czytam, odnoszą się do jasnej strony naszego życia i pokazywane w tych książkach to życie jest z bardzo różnych stron, można wybierać. Ta książka jednak jest książką, w której przemówiła ciemność. Książka napisana przez Ramakis Mam, który zresztą pisze bardzo świetliste książki. Ramakis Mam ma zdolność połączenia się z innymi energiami. I chciałbym przeczytać z tej książki wstęp, prolog, ostatni rozdział i komentarz z okładki. Zacznę od komentarza. Na okładce z tyłu. Jesteśmy panami ciemności, którzy przerwali ciszę, mówiąc wam o najbardziej intymnej, ciemnej części was samych. Informacja, którą wam przekazujemy, służy temu, byście stali się szczerzy sami ze sobą. Testuje również waszą integralność i godność. My przyjęliśmy naszą odpowiedzialność wynikającą z roli wychowawców mocy ciemności, a wy, jako ewolucyjni eksperymentatorzy, musicie sami zdefiniować siebie. Do tej pory graliście po obu stronach, poszukując zawsze tego, co mogłoby usatysfakcjonować i zaspokoić wasze egocentryczne potrzeby. Teraz, w nowej sekwencji ewolucyjnej, musicie zdecydować, gdzie pragniecie być i w jakim kierunku chcecie podążać. To wymaga osobistego zaangażowania, którego do tej pory unikaliście. Czytam prolog. Po raz pierwszy we współczesnych czasach na mocy kosmicznego paktu siły zła lub inaczej ciemności zgodziły się skomunikować z mieszkańcami Ziemi. Pomimo, że zawsze działają w sposób dyskretny, co stanowi ich cechę charakterystyczną, przerwały swoją ciszę, by odsłonić kody manipulacji używane dla kontrolowania cywilizacji o niższym poziomie ewolucji. Siły te stanowią ewolucyjną alternatywę dla jednostek pragnących doświadczyć negatywności i zła w życiu. Wszystko, co zostało tutaj przekazane, może wydawać się naszym niezmiernie ograniczonym przez wszelkiego rodzaju uprzedzenia, wierzenia i programy edukacyjne umysłom oraz intelektom bezużyteczną fikcją. Ale taka jest rzeczywistość. Pomimo, że program ten stanowi część określonej strategii, której celem jest dostarczenie informacji, nigdy coś tak realnego i do tego stopnia zadziwiającego, by sprawiać wrażenie czystej fikcji, nie zostało wcześniej ujawnione. Przemysł filmowy ukazał nam różne oblicza świata ciemności i to w nieświadomy sposób na nas wpłynęło. Wstrząsy, które w obecnym momencie dotykają naszej planety i cywilizacji, stanowią oczywisty dowód cichej walki pomiędzy światłem i ciemnością. Żyjemy w świecie wielkich, rasowych, ekonomicznych i społecznych konfliktów niosących społeczeństwu przemoc i strach. Żeglujemy w spirali czasu zanurzającego nas w prądzie wielkich, dotyczących wszystkich poziomów zmian, którym ludzka istota będzie musiała stawić czoła. Stanowią one ogromne ewolucyjne wyzwania, wobec których, wędrując poprzez czas, stają wszystkie formy życia.
Również planety i galaktyki muszą poddać się temu procesowi. Powinniśmy uświadomić sobie, że czynnik dualności dominuje we wnętrzu kosmicznego dramatu ewolucji, a zrozumienie tego faktu pociąga za sobą przyjęcie odpowiedzialności. Światło i ciemność stanowią dwa wielkie narzędzia umożliwiające nam doświadczenie wszystkiego, czego potrzebujemy, by odkryć swoją rolę i cel istnienia w uniwersalnym dramacie. Dobro i zło zawsze istniały jako nieodzowne składniki kosmicznej sceny, by powodować przebudzenie i rozwój naszej duchowej wrażliwości. Czy jesteśmy istotami światła, czy ciemności? Czy jesteśmy częścią niepojętego, uniwersalnego planu? Czy wszystko stanowi wynik łańcucha przypadkowych zdarzeń zachodzących bez specyficznego celu? Oto pytania, które w pewnych momentach zadawaliśmy sobie, wciąż nie znajdując konkretnej odpowiedzi, mogącej w pełni nas usatysfakcjonować. Zgodnie z naszą charakterystyką ewolucyjną jesteśmy istotami unoszącymi się na falach dualności, nieświadomymi skutków, jakie to falowanie powoduje w naszym życiu. Życie i ewolucja ciągle pozostają tajemnicą dla większości ludzi, mimo że stanowią przedmiot dyskusji filozofów, naukowców, teologów, metafizyków i wszelkiego rodzaju duchowych poszukiwaczy. Wszechświat używa wielu różnych rodzajów mechanizmów, by wiadomość dotarła do tych, którzy są zainteresowani oraz wystarczająco receptywni, by mogli ją wychwycić i skorzystać z niej. Tutaj rozpoczyna się odyseja ewolucji i wewnętrznej przemiany łącząca nas i komunikująca z boskością jako źródłem wszystkiego, co istnieje. To proces otwierania się i łączenia naszej duchowej wrażliwości z planem boskim, inicjującym procesy kosmicznej ewolucji. Jedno źródło wykorzystało jako swoich posłańców również panów ciemności, używając nieco drastycznej, acz dydaktycznej formy, by przekazać nam swoją wiadomość. Istoty te nie są różne od nas. Ich szczególność polega na tym, że działają w zgodzie z negatywnością pobudzającą nieharmonijne zachowania w jednostkach. Stanowią uzasadnioną opcję wewnątrz kosmicznego porządku ze specyficznym celem do wypełnienia. Pomimo że ich misją nie jest nauczanie nas, lecz informowanie o stosowanych przez nie metodach postępowania, pomagają nam zrozumieć, że my również posiadamy ciemne aspekty, które powinniśmy przemienić. Wszyscy mamy moc transformacji i wolność wyboru, umożliwiającą nam odkrycie naszej roli i celu istnienia w scenerii uniwersalnej. Ciemne siły odzwierciedlają złe tendencje i przeciwstawianie się kosmicznemu planowi ewolucji. W każdym momencie dana jest nam możliwość wyboru sposobu myślenia, odczuwania i rodzaju działania. Nie jesteśmy jednak świadomi przyszłych tego reperkusji w naszym życiu i społecznym otoczeniu. Znajdujemy się na rozdrożu kosmicznego czasu, gdzie będziemy musieli zdecydować o naszej ewolucyjnej przyszłości. Jednak by to uczynić, powinniśmy mieć wystarczającą wnikliwość i odpowiednie informacje. Wówczas będziemy mogli zdecydować, w którą stronę się udamy i z jakimi doświadczeniami chcemy się zintegrować. Dla mnie osobiście odbieranie tej informacji stanowiło proces wnikliwego zrozumienia, że jesteśmy jedynymi, którzy uaktywniają pozytywne i negatywne skutki w naszym życiu. Panowie ciemności, jako przekazujący informacje, stanowią tylko narzędzie, którego wszechświat używa, by zapytać o nasze cele i pragnienia wibrowania w świetle lub ciemności. Różne parametry, pomimo że pochodzą z tego samego źródła, przynoszą odmienne skutki, stanowiąc łaskawą i wspaniałomyślną alternatywę Stwórcy dla nas. Jesteśmy wolni, by doświadczać tego, czego pragniemy, ale powinniśmy być świadomi, że doświadczenia te będą również działać jako uzupełniający ładunek wnoszący swój wkład w naszą duchową ewolucję.
Mimo iż informacja pochodzi od sił ciemności, jej cel jest bardzo konstruktywny. Ciemne siły mówią nam, że wybory, których dokonamy w następnych latach, zadecydują o naszej ewolucyjnej przyszłości. To kamień milowy w historii. Władcy ciemności lub inaczej tajny rząd przerwali swoje milczenie, by wyjaśnić, w jaki sposób kontrolują nas i nami manipulują. To był prolog Ramatis Mam. Postanowiłem w trakcie, że przeczytam wam jednak trochę więcej z tej książki. Jeszcze dwa rozdziały. To będzie rozdział pierwszy i rozdział ostatni. Czytam rozdział pierwszy, zatytułowany Goam 011, Kod kosmicznego buntu. Z systemów ciemności Rada Kierownicza Sił Ciemności zwraca się do całej ludzkości planety Ziemi. Systemy planetarne, o których tu mówimy, są umieszczone w niższym rejonie Wszechświata, do którego wy nie macie żadnego dostępu. Tam tworzymy, organizujemy i nadzorujemy wszystkie projekty rozszerzania się naszego wstecznego wpływu na inne systemy słoneczne Wszechświata. Jesteśmy nauczycielami polarności negatywnej, która powoduje w was tyle chorobliwej ciekawości i tak was wszystkich pociąga. Jako panowie ciemności zwracamy się do was wszystkich w prostej i otwartej formie, choć zazwyczaj działamy z kosmiczną dyskrecją. Istnieją różne rody sił ciemności działające jako uniwersalna koalicja w ramach obszernego ewolucyjnego spektrum. Niektóre grupy istot pozaziemskich wchodzących do waszej trójwymiarowej przestrzeni są właśnie członkami naszej koalicji. Zawsze byliśmy obecni w historii waszej ewolucji, a niektórzy z wielkich inicjowanych i proroków mieli sposobność interakcji oraz współpracy z nami, biorąc nas za posłańców światła. Oczywiście istnieje również czynnik emocjonalnego zniekształcenia, przekazany wam przez niektórych wizjonerów opisujących siły zła lub inaczej upadku. Zawsze skazani byliśmy na wykluczenie w konsekwencji naszego kosmicznego buntu i niepodpisania umowy z uniwersalnym światłem. Jako odszczepieńcy światła wybraliśmy oddzielenie od boskiej siły twórczej uznawanej za wspomagający mechanizm wewnętrzny, istniejący w każdej istocie kosmicznej. Nie pragniemy współpracy z boskim planem, ponieważ nie akceptujemy tego, co sfery światła nazywają rzeczywistą funkcją boskiej służby. Nasze pojmowanie wszechświata jest całkowicie odmienne, dlatego jesteśmy panami ciemności. Dla nas materia stanowi zasadniczy i oryginalny składnik życia oraz ewolucji. To, co wy nazywacie Bogiem, dla nas jest niczym więcej jak mechanizmem zachowania energii, która sama w sobie podlega sprzężeniu zwrotnemu bez potrzeby istnienia pierwotnego Stwórcy. Ale nie zamierzamy tu prowadzić filozoficznych dyskusji, ponieważ celem książki jest ukazanie wam sekretnych kodów, których używamy w światach takich jak wasz. Dlaczego pierwszy kod określa się mianem kodu kosmicznego buntu? Dlatego, że począwszy od jego zaistnienia, rodzi się dwoistość we wszechświecie. Ta sama pierwotna energia kosmiczna, istniejąca wiecznie w różnych manifestacjach energetycznych, polaryzuje się, by tworzyć nieskończoną ilość doświadczeń, dzieł twórczych i sposobności ewolucyjnych. Oczywiście istnieje wiele praw we wszechświecie i znając je, można przejąć kontrolę nad programem kosmicznej ewolucji. W naszym przypadku bunt kosmiczny stanowi opcję biegunowości negatywnej, użytej w celu dominowania i generowania silniejszej władzy oraz kontroli we wszechświecie. Biegunowość negatywna lub inaczej zniekształcenie energii stwarzającej różne formy manifestacji życia i materii jest nastawieniem na egocentryzm. Dlaczego istnieje biegunowość? Byśmy mogli cieszyć się większą autonomią, wolnością i kontrolą nad życiem i ewolucją.
Biegunowość ta istnieje w każdym stworzeniu, które zdecydowało o oddzieleniu się od koncepcji Boga jako mechanizmu kontroli i absolutnego autorytetu we wszechświecie. Dynamika ewolucyjna wszechświata taka, jaką my znamy i jakiej doświadczamy, jest procesem wiecznym, w którym stale wybieramy odczuwanie indywidualności i mocy stwarzania tego, czego pragniemy doświadczać. Jeśli nie istniałaby możliwość buntu, nie mielibyśmy sposobności bycia wolnymi i eksperymentowania z wiedzą dotyczącą manipulacji życiem i ewolucją. Bunt jest stanem, w którym nie akceptuje się określonych dogmatycznych mechanizmów ekspresji i ewolucji podporządkowanej autokratycznej, centralnej, absolutnej mocy. Oznaczałoby to ograniczenie wolnej woli, którego żadna istota we wszechświecie nie pragnie doświadczać. My jesteśmy przedstawicielami tego stanu, ponieważ otwarcie wybraliśmy nie stawanie w szeregu z centralną, bezwzględną siłą, która rzekomo rządzi losami życia i rozwoju. Jeśli nie istniałaby opcja buntu, jednostki nie mogłyby doświadczać wolności działania, ekspresji i twórczości. Jedni wybierają posłuszeństwo centralnej, absolutnej władzy, Bogu, a inni odłączenie się od niej w celu poznawania i doświadczenia siły indywidualności. Istnieje tylko energia oraz jej skoncentrowane przejawienia świadome swej indywidualności i tego, że poprzez jej zrozumienie mogą pojąć tajemnicę życia i ewolucji. Dlaczego sektor światła różni się od naszego, jeśli chodzi o pojęcia i paradygmaty ewolucyjne? Wszystko jest kwestią wierzeń, które każdy z nas uznaje jako adekwatne i optymalne dla życia i rozwoju. Według naszego kryterium celem ewolucji jest odkrycie, że jesteśmy szafarzami własnego losu, a energia ma służyć badaniu jej wielorakich możliwości. Wszyscy jesteśmy współtwórcami tego, co istnieje we wszechświecie, jako manifestacji różnorodnych możliwości, jakie energia w sobie zawiera. Dzięki temu korzystamy z niektórych zdolności takich jak moc, oddziaływanie i kontrola nad życiem. Oczywiście można również ingerować w życie innych. W jakim celu? By określonym istotom, zbiorowościom i cywilizacjom dawać sposobność dostępu do pewnych aspektów naszej wiedzy i technologii niosących większy dobrobyt, indywidualność oraz wolność. My, panowie ciemności, przez wiele eonów badaliśmy różne obszary kosmicznej ewolucji. Byliśmy świadkami wielu procesów ewolucyjnych licznych cywilizacji i to, do czego doszliśmy, to rozczarowanie. Głównym czynnikiem decydującym o przebiegu tych procesów był brak informacji oraz systemu wartości i wierzeń powodujący wstrzymywanie ewolucji i możliwości całkowitego rozwoju tych cywilizacji. Z tego powodu zawsze byliśmy obecni, oferując nasze nastawienie i służbę tym istotom, które tego potrzebowały. Gdzie byli zwiastuni sfer światła, gdy te wyłaniające się cywilizacje błądziły na drogach niepewności i ignorancji? Nigdy nie interweniowaliśmy wbrew woli jednostki, ponieważ my również stosujemy swoje kryteria i używamy wnikliwości. Negatywność, której wy doświadczacie, jest bardzo odmienna od tego, w jaki sposób my jej używamy. To, co wydarzyło się na waszej planecie, to stworzenie przez pewne grupy i ich duchowych liderów nieharmonijnej wizji biegunowości negatywnej. Z jakiego powodu tak się stało? Ponieważ przywódcy ci byli wewnętrznie rozdarci i nie mogli pojąć, jak wielkie reperkusje znajomość prawdy mogłaby spowodować wśród ludzi. Zawsze istniały dwa rodzaje jednostek we wszechświecie. Kreatywni innowatorzy oraz ci, którzy wprowadzali te innowacje i wykorzystywali twórcze zdolności w praktyce. Dlaczego duchowi przywódcy przeszłych czasów umniejszali rolę bieguna negatywnego, mimo że negocjowali z jego przedstawicielami? Zrozumieli oni, że niektóre dogmaty wierności stanowią tylko mechanizm ograniczania, pomniejszania roli jednostki i manipulacji. Jest to coś, co zawsze odrzucaliśmy, ponieważ narusza ona indywidualny charakter i wolną wolę posiadaną przez każdego. Wspomnieliśmy ważny aspekt ewolucji, jakim jest wolna wola.
W zależności od tego, w jaki sposób jej używamy, otwiera się przed nami rozległy obszar możliwości pozwalających doświadczać i odkrywać własną moc oraz wolność wypowiedzi. Według nas historia nie rozwinęła obiektywnego podejścia do sił ciemności. Spowodowało to narastanie uczucia pogardy i przerażenia w stosunku do nas. Każdy z was był częścią sił reakcyjnych, ale ponieważ jesteście wolni i niezależni, zdecydowaliście doświadczyć bieguna pozytywnego. Nie powinniście myśleć, że my nigdy nie byliśmy po stronie tego bieguna. Byłby to wielki błąd. Oczywiście, że byliśmy, ale odczuliśmy potrzebę ustanowienia we wszechświecie nowego porządku ewolucyjnego. Gdyby nie istniała biegunowość, nie bylibyśmy w stanie odkryć ani zrozumieć, czym jest indywidualność i dualność. Zatem niezbędne jest istnienie dwóch ewolucyjnych opcji. Każdy z was w każdym momencie wybiera to, co pragnie stworzyć i czego chce doświadczyć w swoim życiu, bez jakiegokolwiek nacisku z naszej strony. Tylko wtedy, gdy jednostka w pełni zainteresowana jest doświadczeniem negatywności, oferujemy jej nasze usługi, nastawienie i wsparcie. Nie istnieje nikt we wszechświecie, kto mógłby zmusić was do podjęcia decyzji, jeśli nie dacie mu na to swojego przyzwolenia. W konsekwencji jesteście odpowiedzialni za swoje życie. Jednak wasz cynizm jest tak ogromny, że zawsze poszukujecie zewnętrznych czynników, na które moglibyście zrzucić całą odpowiedzialność. To jest część rozdziału pierwszego. Ten rozdział jest dość obszerny, więc ja go nie będę całego czytał. Ale teraz rozpocznę czytanie rozdziału ostatniego, który myślę, że tu mój komentarz. Wart jest wnikliwego wysłuchania, żeby zrozumieć, w jakiej sytuacji cywilizacyjnej znalazła się ludzkość obecnie, skąd nasz pęd do pewnych technologii, szczególnie tych, które są roponośne, zastanowić się nad tym, kto po wynalezieniu tego czynnika skierował nas na tą właśnie drogę. Ale pozostawiam to do waszych przemyśleń. Czytam. Rozdział: historyczna dokumentacja instalacji złych tendencji. Pragniemy jeszcze raz zaprosić was do pokoju historycznych dokumentów i poprosić, byście się zrelaksowali, kontemplując sceny, które z pewnością wywołają w was głęboką refleksję. Wcześniej mówiliśmy o znajdujących się w ziemi zasobach ropy naftowej, które są niezwykle ważne dla geomagnetyczno-grawitacyjnej stabilności Ziemi. Te tak drogocenne dla przemysłu naftowego surowce energetyczne, mają swoje źródło pochodzenia nieznane waszym geologom i chemikom. Jesteśmy pewni, że wyjawienie tej informacji nie przyczyni się do zmniejszenia wpływu mocy ciemności na waszej planecie, ponieważ jako istoty o złych tendencjach osłabiliście i zniszczyliście swoją wolę oraz duchową wrażliwość. Stale odnawiamy i aktualizujemy nasze sekretne kody, wiedząc dobrze, że zawsze będzie istniało zapotrzebowanie na naszą służbę we wszechświecie. To, co oferujemy, nie jest utopijne ani nielogiczne, lecz bardzo pragmatyczne. Cel stanowi ekstremalne doświadczanie mocy, kontroli i absolutnego panowania nad materią oraz wszechświatem. My jesteśmy tylko wykonawcami waszych ukrytych pragnień, które ze względu na wiele różnego rodzaju uprzedzeń tłumicie, co powoduje wszelkiego rodzaju psychiczno-fizyczne dysfunkcje. Jeśli jesteście gotowi, zamierzamy cofnąć się w czasie o około 3 miliony lat, kiedy to geomagnetyczne i geofizyczne ukształtowanie Ziemi było całkowicie odmienne. Będziecie mogli zobaczyć przyczynę uformowania się zasobów ropy naftowej, które teraz rządzą polityką i ekonomią waszego świata. Złoża te są gęstymi fluidami mocy ciemności.
otworzyliście siódmą pieczęć, którą stanowi proces zanieczyszczenia, inwazji sił, ciemnych sił oraz destrukcji waszej cywilizacji i planety. Nie wiecie, że to przynoszące ogromne zyski źródło waszego rozwoju ekonomicznego, technologicznego oraz naukowego postępu jest kodem otwarcia i inwazji ciemnych sił na planecie. Chcemy opowiedzieć o genetycznym programie badawczym, w którym geny istot humanoidalnych zostały pomieszane z genami pozaziemskich hybryd pochodzących z konstelacji Smoka. Program badawczy znajdował się pod nadzorem Rady Kosmicznej. Nasza sieć informacji, rozciągająca się w różnych punktach wszechświata, donosiła nam o tajnym programie nazywanym NEM-YUS. Celem programu było stworzenie genetyki, która mogłaby być zaadoptowana do warunków planety ewolucyjnego eksperymentowania, takiej jak wasza. Tego rodzaju planety, znajdujące się na średnim poziomie ewolucyjnym wewnątrz wszechświata, używane są jako miejsce badań i kosmicznej odnowy. Hierarchia światła doskonale zdawała sobie sprawę, że Ziemia stanowi strefę nasilenia gwiezdnego ruchu, poprzez którą ciemne siły mogą uzyskać dostęp do wyższych rejonów wszechświata. Intencją programu NEM-YUS było użycie Ziemi jako energetycznego więzienia genetyki ciemnych sił. W jakim celu? W celu nałożenia na nie programu ewolucyjnej reintegracji i użycia ich genetyki do stworzenia linii istot mogących zmienić wszystkie tendencje do zła światów na średnim poziomie, takim jak wasz. Początkowa intencja była właśnie taka. Jednak ze względu na nasze przeniknięcie do programu, późniejszy rezultat nie był taki, jakiego oczekiwała hierarchia światła. Jak widzicie, Ziemia w tamtym czasie była bardzo odmienna, a warunki życia trudne. Co uczyniliśmy, by dokonać naszej infiltracji? Zainstalowaliśmy tendencję do zła poprzez magnetyczne ideogramy. Stopniowo eksperymenty były kierowane w stronę instalowania reakcyjnej genetyki, która mogłaby przywrócić ciała i życie istotom z zaświatów zdezintegrowanym przez oddziały Konfederacji Intergalaktycznej. Istoty te miały różne cechy charakterystyczne podlegające mutacji. Integrowały się ze zjednoczonymi polami ludzkości, takich jak wasza, opanowując je i niszcząc. Są one czymś, co my nazywamy plazmatycznymi mutantami. Mogą żyć w każdym grawitacyjnym i elektromagnetycznym środowisku oraz czasoprzestrzeni. Są pełne wściekłości, złe, mają skłonność do niszczenia, zanieczyszczają przestrzeń oraz zaburzają energię i częstotliwość elektromagnetyczną miejsca, w którym działają. Powodowane przez nie zanieczyszczenia radioaktywne mogą trwać tysiące lat, znacznie dłużej niż te spowodowane przez wasze odpady nuklearne. Aby te istoty odizolować, umieszcza się je w magnetyczno-dźwiękowych kapsułach, które z czasem, w miarę zmian magnetycznych, zagęszczają się, stając się w końcu zasobami ropy naftowej. Ropa, której używacie, to uwalniane przez was pozostałości tych plazmatycznych mutantów. Uaktywniające się w kontakcie z ziemską atmosferą oraz kosmicznym i solarnym promieniowaniem. Gdy są aktywne, rozprzestrzeniają się na całej planecie, tworząc konglomeraty chaotycznych energii przyczepiających się do pola przyczynowego Ziemi. Warstwa ozonowa ulega zniszczeniu, ponieważ karmią się nią, zaś odpady spływają na planetę unoszone następnie przez prądy powietrzne i solarne promieniowanie. Pozostałości te osadzają się w wodzie, skałach i na ziemskiej powierzchni, zanieczyszczając je. Energetyczne zanieczyszczenia zaburzają chemiczny skład Ziemi, wody, którą pijecie, jedzenia, które zjadacie i powietrza, którym oddychacie. Wchodzą w wasze ciała i transformują we wszelkiego rodzaju śmiertelne, doprowadzające do degeneracji choroby, pobudzane
gdy przechodzicie negatywne kryzysy emocjonalne i psychiczne wstrząsy. Są coraz bardziej obecne w waszym świecie w konsekwencji wydobywania ropy naftowej stanowiącej ich źródło. Moc ciemności budzi swoje legiony demonicznych istot, a drzwi do podziemi otwierają się coraz szerzej. Siódma pieczęć to reakcyjny kod pobudzający otwarcie międzywymiarowych wejść umożliwiających dostęp ciemnym siłom do waszej galaktyki. Długo czekaliśmy cierpliwie, by nadszedł odpowiedni moment. Teraz, otwierając nam drzwi, czynicie naszą pracę łatwiejszą. Negatywność znajdująca się w waszym wnętrzu stanowi wyzwalacz wszystkich procesów. Pobudzamy ją, by wykreować kolejną planetarną zagładę. Ziemia jest wejściem i miejscem wzmożonego ruchu energii oraz istot promowanych na poziomie wyższej ewolucji i stanowi laboratorium badań genetycznych waszej galaktyki. Nasze legiony plazmatycznych mutantów i elektromagnetycznych wirusów znajdują się wszędzie, zniekształcając cały planetarny hologram i niszcząc wasze ciała energii. Są one pasożytami bezpośrednio związanymi z waszą negatywnością i tendencjami do zła, które promują. Nie ma miejsca, w którym moglibyście się schować ani uzyskać odporność, chyba że nastąpi w was duchowe przebudzenie. Te diaboliczne istoty są bezlitosnymi i nieprzejednanymi drapieżnikami, które pobudzają zepsucie, dekadencję oraz przemoc znajdującą wyraz w waszym świecie. Jeśli moglibyście je zobaczyć, całe wasze ciało zadrżałoby z przerażenia, załamując się całkowicie. Są pomiędzy wami coraz liczniejsze i pełniejsze mocy. Ich zadaniem jest niszczenie was poprzez środki energetycznego nacisku i psychiczno-emocjonalnych zaburzeń uszkadzających wasze fizyczne ciała. Zostało to opisane w księgach pewnych religii, w których wspomniano, że drzwi do piekieł będą otwarte, a zło będzie rządziło na ziemi, dopóki jej nie zniszczy. Archetyp zła, wspomniany w tych tekstach religijnych, czy inaczej szatan, to my, panowie ciemności, którzy potajemnie kierują waszym światem jako tajny rząd. To, co zostało wyjawione, jest najbardziej realnym wyjaśnieniem, jakie do tej pory czytaliście, i możecie porównać je z dowodami, analizując stan waszej społecznej struktury. Dla nas stanowicie materiał do jednorazowego użycia i logistyczny mechanizm służący osiągnięciu naszych celów. Doświadczamy wraz z wami naszych kodów i innych strategii manipulacji i kontroli, które zastosujemy następnie w innych światach o podobnej ewolucyjnej charakterystyce co wasza. Nie mamy skrupułów, a nasza polityka polega na robieniu tego, co niezbędne dla powiększania wpływu, mocy i kontroli oraz ustanawiania naszych tendencji we wszechświecie. Jesteśmy bogami materii, którzy przeniknęli do waszego świata poprzez ekonomię, technologię i naukę. Nie przestaniemy, dopóki nie zrealizujemy swoich celów. Do naszej strategii włączamy wasz uprzejmy wkład oferowany nam w zamian za służbę, którą zaoferowaliśmy liderom waszego systemu społecznego. Znajdujecie się na krawędzi destrukcji i jeszcze raz pogrążycie Ziemię w otchłani ciemności, przemieniając ją w kosmiczne więzienie dla tych, którzy zaprzeczają ciemności. Nacisk ciemnych sił będzie coraz silniejszy i pobudzi was do zrównania się z nami. Czas apokalipsy, czy inaczej ewolucyjnej mutacji, zbliża się i od was zależy przyszłość planety oraz samej ludzkości. Wyszliśmy z ukrycia, by wyrazić nasze intencje, co stanowi część roli, którą mamy do odegrania. Jest to również skutek umowy ze sferami światła. Czas selekcji i wyboru nadszedł. Wasz cynizm, nieodpowiedzialność i stagnacja sprzyjają nam, dlatego pragniemy je promować, jak tylko będzie to możliwe. Pomimo iż odsłoniliśmy nasze kody, nie oznacza to, że jesteście na nie odporni. Przeciwnie, wiedza ta może spowodować was negatywną reakcję, przyczyniając się do ich większej mocy działania.
Nie możecie uciec od naszej wirtualnej rzeczywistości, bo nasze macki rozchodzą się wszędzie, by penetrować wasze wnętrze. Dysfunkcje waszych niższych ciał stanowią dowód obecności mocy ciemności, która manipuluje wami i kontroluje was z poziomu waszego egocentryzmu. Pobudzamy was do integracji z ciemnością i doświadczania jej w pełen rywalizacji konsumpcyjny sposób. Chociaż nieświadomi tego, jesteście naszymi najlepszymi klientami i współpracownikami. Nie zamierzamy jednak zawierać z wami specjalnej umowy, ponieważ macie skłonność do zdradzania zarówno światła, jak i ciemności. Oto przesłanie, które chcą wam przekazać panowie ciemności. Opisaliśmy wam nasze cele, więc nie będziecie mogli później mówić, iż was nie ostrzegaliśmy. Nie jesteście ofiarami, lecz raczej nieodpowiedzialnymi istotami, które używają cynizmu we wszystkich ekspresjach, by usprawiedliwiać swoją niegodziwość. Upominamy się o swoje prawa na waszej planecie, co stanowi część ewolucyjnego procesu Ziemi i kosmicznego paktu ze sferami światła. Będziemy usiłować utrzymywać was dalej wewnątrz naszej wirtualnej rzeczywistości i przerwać ewolucję waszej cywilizacji. Nasze kody są pełne mocy, jednak uaktywnić je może tylko wasza psychiczno-emocjonalna słabość. Wynik ewolucji znajduje się w waszych rękach. Wewnątrz naszej wirtualnej rzeczywistości, którą musicie rozpuścić, by się uwolnić. Czasy ciemności nadeszły. Zatem uaktywniamy wszystkie procesy kryzysów, dekadencji i konwulsji na planecie. Dajemy wam możliwość doświadczenia ciemności, byście na nowo określili, kim jesteście i w jakim kierunku naprawdę świadomie pragniecie podążać. Tutaj kończymy nasz przekaz. Przekaz dla was, od nas, współpracowników na drodze waszej ewolucji. I epilog Ramatis Mama, a potem jeszcze mój krótki komentarz. Epilog. Pomimo, że przekazane informacje mogą wydawać się nam zadziwiające lub nawet fikcyjne, są prawdziwe. Nie powinniśmy podchodzić do nich z pozycji neutralnej, lecz wykazać się refleksyjną, obiektywną i analityczną postawą, która może pomóc nam zrozumieć konflikty i kryzysy, przez które przechodzimy. Jesteśmy społecznością w stanie ewolucyjnego przejścia, a także częścią ważnego kosmiczno-planetarnego programu ewolucji. Wszystkie doświadczenia, które wnieśliśmy, miały przebudzić naszą świadomość i odpowiedzialność w kontekście ewolucji kosmicznej. Posiadamy wolną wolę, dlatego powinniśmy rozważyć wszystkie czynniki utrudniające naszą egzystencję. Nasza wrażliwość jako istot światła, odzyskujących duchowe zdrowie, jest ogromna, a wyzwaniem w trzecim tysiącleciu będzie przekroczenie ewolucyjnych ograniczeń, które zdominowały naszą planetę. Panowie ciemności przyjęli rolę publicznych oskarżycieli, którzy kwestionują nasz sposób życia, koncepcje, postawy, wartości, przyzwyczajenia i zasady. Zawartość przesłania może wydawać się nam bardzo negatywna, jednak jej celem jest pomóc nam w odmienieniu naszego życia. Nadszedł moment, by stawić czoła zmianom proponowanym nam przez Wszechświat i Boskie Źródło. Czasy stagnacji, oporu i przeciwstawiania się dobiegły końca. Zostaliśmy zaproszeni, by uczestniczyć w zbiorowej oraz indywidualnej transformacji. Ewolucja sama w sobie niesie sposobność zrozumienia naszej prawdziwej tożsamości oraz połączenia, jakie posiadamy z boskim źródłem. Nie stanowimy oderwanego wydarzenia wewnątrz uniwersalnego porządku. Jesteśmy o wiele bardziej piękni, wrażliwi i świetliści, niż myślimy. Mamy wolną wolę, której powinniśmy użyć, by rozpuścić cienie ego destabilizujące nas i szkodzące naszej wrażliwości oraz boskiej świadomości. Panowie ciemności odstąpili od swej dotychczasowej anonimowości, by pokazać nam ciemną stronę ewolucji. Jest ona częścią programu transformacji i ma swój wkład w realizację boskiego planu. Sekretne kody są odbiciami naszych wewnętrznych cieni. Uchylanie się, nieodpowiedzialność i stagnacja
są dla nas bardzo charakterystyczne. Przesłanie to nie ma nas narazić, przerazić. Mimo że użyta terminologia oraz apokaliptyczne ekspresje mają niekiedy sarkastyczny i zjadliwy charakter. Można powiedzieć, że jest to sposób komunikowania się mający dać kres przekazom i zaszczepionym nam mitom związanym z siłami zła. Prawdziwy cel przesłania jest dydaktyczny, prowokujący i daje możliwość zrozumienia, że wszyscy jesteśmy częściami stopniowo odkrywanego przez nas programu uniwersalnej ewolucji. Mimo że pozornie cele panów ciemności niosą ze sobą silny, negatywny ładunek, oni również mają do wypełnienia swoją pozytywną misję w naszej ewolucji. Zapowiadane przez wielkich wizjonerów z przeszłości czasy, w których stopniowo będzie się wyłaniać nowa cywilizacja, oparta na języku miłości i połączenia z Bogiem, już nadeszły. Romatizmam. Kochani, przeczytałem wam, moim zdaniem, niezwykle istotną książkę do pełnego zrozumienia tego, co dzieje się z nami, ludźmi i naszą cywilizacją. Kiedy czytałem ten ostatni rozdział o ropie naftowej, to przyszły mi na myśl te wszystkie informacje o tak zwanym black goo. Czy to nie jest to? Mówiono o tym, że black goo to czarna maś, która tak naprawdę jest żywa, ponieważ jest w niej zawarty duch ciemności. No i oni o tym mówią. I jednocześnie, kiedy czytałem o tym, jak ropa naftowa i jej wydobycie bardzo zatruwa nasz świat, to i oni o tym też mówią, że to nie jest tylko zatrucie chemiczne, toksyczne, ale te toksyny są również duchowe, dlatego że uwolniliśmy poprzez wydobycie coś, co było zamknięte i ukryte, a było jakby genezą, źródłem tego zła. I wtedy przyszła mi na myśl jedna z reinkarnacji w książkach, już nie pamiętam w której, Dolores Cannon, w której istota mówi o tym, że inne planety, inne życia widzą, że planeta Ziemia, z planety Ziemia wydobywa się ogromny sznur, chmura ciemnych, złych energii, które uwolniliśmy. Ale jednocześnie, słuchajcie, to przesłanie jest nadzieją dla nas, bo to, co wszystko dzieje się dzisiaj wśród ludzi, którzy zrozumieli, że moment, w którym żyjemy, jest decydujący o naszej przyszłości, to daje nadzieję na to, że w końcu część z nas zrozumie, że musimy przestać być cyniczni w stosunku do świata i zacząć pracować dla zachowania naszej świetlistej istoty, naszego wnętrza. Jak wy to czujecie? Dla mnie był to bardzo ważny materiał. Naprawdę radzę przeczytać całą tę książkę. Dziękuję wam, kochani, za wysłuchanie. Do następnej części czytam książki. Cześć.